z powodu Chrystusa i dla Ewangelii. Módlmy się za nich, aby przygotowali się w tych ostatnich dniach jak najlepiej do tego sakramentu, aby byli wierni, odważni, aby byli silni miłością, której uczy Matka. Niech nam błogosławi Bóg i tym wszystkim, którzy łączą się z nami, zwłaszcza przez telewizję Trwam, Radio Jasna Góra i Radio Maryja. Za wszystkich dobrodziejów Jasnej Góry i za tych, którzy codziennie setkami wpisują swoje intencje również w Księgę Modlitwy Apelowej. Niech zostaną wysłuchane, jeżeli z wiarą i pokorą zostały złożone. Pan z wami i duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Jasnogórska Pani.